Zapraszam Cię na kolejną relację z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy te mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem, ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Witaj. Posłuchajmy relacji Anny Marii pochodzącej z zasobów Fundacji na rzecz badania doświadczeń bliskich śmierci. Źródło w opisie, tłumaczenie własne. Zaczynamy. Latem 1971 roku byłam typową 15-letnią dziewczyną. W jednej chwili szczęśliwą, w następnej niezadowoloną i niepewną siebie. Dobrym dzieciakiem, ale jak większość dziewcząt w tym wieku byłam zdezorientowana, zmęczona rodziną i przestraszona nieznaną przyszłością. To był czas poszukiwań. Ten czerwiec był gorący, trawa sucha i spalona. Przez cały miesiąc nie padało. Ostatniego dnia czerwca, pośród jasnego, lśniącego słońcem nieba, zaczął padać lekki deszcz, a ja i moja rodzina nie mogliśmy się powstrzymać przed wyjściem na zewnątrz. Zapach mokrej, wysuszonej na słońcu trawy był słodki, a chłodne krople deszczu orzeźwiające i odnawiające. Gdy bawiliśmy się w deszczu, pojawiła się pojedyncza błyskawica. Piorun uderzył mnie i pobliskie drzewo, rzucając mnie bez życia. Nie poczułam uderzenia. To pytanie jest mi zawsze zadawane. Znalazłam się w miejscu przypominającym pustkę, oglądając ciche, ale kolorowe, przypominające pasek filmowy, przeszłe wydarzenia z mojego życia. To przypominające pustkę miejsce było czarno-białe, jak stary telewizor. Ale zdjęcia były kolorowe i bardzo specyficzne. Jedno z wydarzeń miało miejsce, gdy jako małe dziecko zepchnęłam młodszą siostrę z rowerka trójkołowego. To było jak przesuwający się pasek filmowy. Nie zatrzymywał się, po prostu się poruszał. A były to zdarzenia, w których zraniłam czyjeś uczucia. Nie czułam się osądzona, ale uświadomiono mi, jaki wpływ wywieram na innych. Następnie byłam w obecności tego, kogo uważam za Jezusa. Nie widziałam go wizualnie, ale wiedziałam bardzo wyraźnie, że jest obecny. Byłam z nim w miejscu przypominającym pustkę. To było trochę jak piękne, kłębiące się chmury, które widzisz w samolocie, ale była to czarno lub szaro-biała wersja tego widoku. Będąc w jego obecności, poczułam tak nieopisaną miłość, ciepło, akceptację, cierpliwość, tolerancję, spokój, ciszę i pogodę ducha. Jak można się domyślić, przy tych wszystkich przymiotnikach nie da się opisać cudu tego wszystkiego w sposób wyjaśniający tego głębie. Wizualizacje nie były potrzebne. Liczyło się tylko zrozumienie i miłość. Będąc w jego obecności, czułam, że cała wiedza o wszechświecie należy do mnie. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostały udzielone i miały one pełny sens. Porozumiewaliśmy się swobodnie, nie słowami, ale jasno i zwięźlej niż jakakolwiek rozmowa, jaką kiedykolwiek prowadziłam. Nie martwiłam się o ten świat. Powiedział mi bardzo wyraźnie, chodzi o miłość. Czas nie istniał. To tak, jakby czas istniał tylko dla naszej ziemskiej wygody. Wiem, że to brzmi szalenie, ale wtedy miało to sens. Wtedy uświadomiłam sobie swoje ciało na ziemi. Patrzyłam z góry, ale widziałam jasno i wyraźnie, prawie tak, jakbym mogła przybliżyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie było żadnych emocji, poza tym, że usłyszałam, jak ratownik mówił do mojego taty: minęło ponad 6 minut, jeśli teraz wróci, może nastąpić uszkodzenie mózgu. Pamiętam, że pomyślałam, o kurczę, on nie wie, o czym mówi. Przypuszczam, że ratownik próbował nakłonić ojca do zastanowienia się nad zakończeniem reanimacji. Poza tym nie miałam żadnych emocji w związku z tym, co się działo. Mój umysł i dusza nie były częścią ciała i nie przejmowały się sprawami poniżej. Poczułam się jak cichy obserwator. Następnie wyraźnie dano mi wybór. Zostać lub wrócić. Poczułam bardzo, że chcę zostać tam, gdzie byłam, ale spojrzałam w dół i zobaczyłam moją zwykle spokojną mamę w kryzysie, niemal w histerii i bardzo zrozpaczoną. Poczułam jej smutek i natychmiast wróciłam na ziemię w swoim ciele. Najwyraźniej samo myślenie i odczuwanie bólu mamy sprawiło, że podjęłam decyzję o powrocie. W drodze do szpitala opowiedziałam o tym doświadczeniu mamie. Zasugerowała, że to musiał być sen. Wiedziałam, że tak nie jest.
ale w 1971 roku termin doświadczenie bliskie śmierci nie istniał. Nie wspominając o tym ponownie, poczułam mocno, że to doświadczenie nie było społecznie akceptowane, a następnie tłumiłam je i wypierałam przez wiele lat. Doświadczenie to powróciło do mojej świadomości dopiero jakieś 6 lub 7 lat później, kiedy będąc młodą pielęgniarką, współpracownica poprosiła mnie, abym dołączyła do niej na konferencji dla pielęgniarek. Konferencja dotyczyła śmierci i umierania. Wydało mi się to trochę patologiczne, ale ona nalegała, a ja zgodziłam się pojechać. Kiedy siedziałam w audytorium podczas konferencji, zaledwie 7 rzędów od mówczyni, mówczyni ta zahipnotyzowała mnie do tego stopnia, że poczułam się zawstydzona. Poczułam, że ta mała, starsza pani otwiera mnie jak księgę i odsłania moje ukryte strony, aż nie mam już żadnych tajemnych myśli. Ona zna je wszystkie. Wiedziała, kim jestem i rozumiała, co myślę i czuję na temat życia i życia po śmierci. Prelegentką była dr Elizabeth Kibler-Ross. Wówczas nigdy o niej nie słyszałam. Odblokowała wspomnienia mojego doświadczenia bliskiego śmierci i pozwoliła mi poczuć się dobrze, że to przeżyłam. To było niesamowicie wyzwalające uczucie w tamtym czasie. Siedziałam, nie mogąc się ruszyć. Bardzo chciałam z nią porozmawiać osobiście, ale byłam zbyt nieśmiała i emocjonalnie skryta. Po konferencji nie musiałam już tłumić mojego doświadczenia bliskiego śmierci, a w ciągu kilku lat termin doświadczenie bliskie śmierci był już powszechny. Chociaż dało mi to osobiste poczucie wolności, przez kolejne 5 czy 6 lat nigdy nikomu nie powiedziałam o moim doświadczeniu. Przez wiele lat byłam zła na Boga i zdezorientowana. Z czasem zdałam sobie sprawę, że złość wynikała z poczucia oszukania. Po pytanie, czy chcę zostać, czy wrócić, czułam, że mnie w jakiś sposób ponaglono. Chciałam przemyśleć to jeszcze bardziej. Byłam trochę zła, że musiałam wracać. W późniejszych latach zdałam sobie sprawę, że powrót był moją decyzją, ale nie w tym momencie. Przez 20 lat trzymałam się z daleka od jakiejkolwiek zorganizowanej religii. Nigdy nie wątpiłam w Boga ani w Jego istnienie. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy wierzysz w Boga, moja odpowiedź brzmiałaby i nadal brzmi: nie wierzę, wiem. W tym czasie złości i frustracji poszukiwałam duchowości w New Age. Wiele z tego było ekscytujące i intrygujące i na początku zapewniało uczucie swobody. Ale nauki New Age są bardzo ukierunkowane na siebie. Kiedy przychodzą kłopoty, trudno jest polegać na sobie, jeśli chodzi o pocieszenie i przewodnictwo. Czułam się pusta, potrzebowałam poczuć pełną, bezwarunkową miłość, pocieszenie, siłę i cierpliwość naszego Pana, aby owinął mnie swoim duchem, napełnił mnie i przytulił, a potem kroczył ze mną. Kiedy go wpuściłam, mój gniew zaczął ustępować i kiedy to się stało, zaczęłam czuć, jak Jego duch mnie prowadzi. Któregoś dnia poczułam potrzebę znalezienia Biblii, którą dostałam na krótko przed doświadczeniem bliskim śmierci. Tak naprawdę nigdy jej nie czytałam, nie interesowała mnie, myślałam, że jest niezrozumiała. Ale tamtego dnia otworzyłam ją na ślepo, na losowej stronie. Strona mówiła o Bożej mądrości i o tym, że duchowo niedojrzali mogą czytać i słyszeć Słowo Boże, ale nie są w stanie go zrozumieć. Kiedy czytałam, wydawało mi się, że te słowa dosłownie wchłonęły się we mnie, jakbym je rozpoznała i w jakiś sposób znała. Czytałam godzinami, czując się duchowo nakarmiona i odnowiona. Teraz, gdy codziennie czytam Biblię i spotykam się z innymi wierzącymi, czuję się blisko Boga. W organizacjach religijnych zawsze będą konflikty, a przywódcy będą uparci i sztywni. Są ludźmi niedoskonali. Wiele osób prowadzi życie skupione na Chrystusie poprzez zorganizowaną religię. Mi dano drogę na skróty, ale dopiero po 8 czy 9 latach zdałam sobie z tego sprawę. Nie chcę marnować więcej cennego czasu. Nikt nie zna wszystkich odpowiedzi. Jeśli pozwolimy się prowadzić Jego duchowi, prawda będzie zawsze oczywista. Teraz czuję, że rozwijam się duchowo i codziennie jestem duchowo odżywiana w sposób zdrowy i satysfakcjonujący. Po raz pierwszy przez te wszystkie lata czuję, że zaczynam wykonywać pracę, do której mnie posłał. Bycie wypełnioną Jego duchem daje poczucie spokoju i zadowolenia. We wszystkim, co robię, staram się szukać Jego przewodnictwa. Kiedy mi się to udaje, moje życie toczy się gładko. On jest zawsze z nami. Jeśli Go nie czujemy, to dlatego, że my się odsunęliśmy, nie On. Pojawiły się u mnie duchowe zdolności,
Czasami widzę przebłyski obrazów jak zdjęcia przedstawiające ludzi lub miejsca. Denerwują mnie. Nie rozumiem ich i nie wiem, co z nimi zrobić. Widziałam poruszające się kolorowe światła w moim domu. Wydawało się, że biegają i chichoczą. Czasem wyczuwam czyjąś obecność, choć nikogo nie ma. Czasami mam ochotę przekazać komuś wiadomość. Jeśli ją zignoruję, wiadomość pozostaje, aż zostanie dostarczona. Zawsze wiem, do kogo ma zostać skierowana. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.